Zapraszam na poranek wnet. Ja już widzę, państwo też być może mogą już widzieć, Cezary Gmyz za chwilę będzie opowiadał o tym, co myśli o całej aferze związanej z Pawłem Rublowem i z jego dostępem do tajnych dokumentów. Później porozmawiamy o wielkiej budowie, czyli CPK. Czy CPK powstanie, czy nie powstanie, tego nie wiemy. I o szprychach, czyli o tym wszystkim, co ma z CPK się połączyć, czyli o kolei z Patrykiem Wiltem, ze Srebrną Górą połączymy się o godzinie 7:30, a potem ocean przemieścimy razem z Maciejem Kożuszkiem, żeby dowiedzieć się o tym, co w Stanach Zjednoczonych się dzieje. I ta wycieczka się nie skończy w dzisiejszym poranku wnet, bo połączenie z Karpaczem, Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, będzie gościem o godzinie 8:10. Potem chwila na temat Rosji z kierownikiem zespołu rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, a na deser Jan Bogatko. Będziemy informować państwa o tym, gdzie można się podpisać pod tą obywatelską ustawą, która ma zmusić rząd Donalda Tuska do tego, żeby ten CPK, Centralny Port Komunikacyjny, powstał. No to co? To w takim razie nie pozostaje nic innego, tylko takim dżinglem przywitać Cezarego Gmyza. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Znawca polityki niemieckiej, dziennikarz, śledczy, tygodnik Do Rzeczy, telewizja w Republice, Cezary Gmyz jest po drugiej stronie. Mogą państwo zobaczyć na naszym kanale YouTube całą rozmowę z Cezarym Gmyzem, która jest na żywo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam państwa. No i co? Miał ciekawą lekturę w centrali ABW pan Paweł Rublow. Rublow to wybitny rosyjski malarz, autor przepięknie napisanych ikon, a Rublow to niestety nie malarz, chociaż sporo zmalował w Polsce, można powiedzieć żartobliwie. Tak, oczywiście udostępnienie akt Rublowowi Belgonzalezowi woła o pomstę do nieba, a to z tego powodu, że stało się to zaledwie 2 tygodnie przed jego wydaleniem. Jak ujawnił minister Mariusz Kamiński informacje o wymianie szpiegów i zakładników, no bo po stronie rosyjskiej były również osoby kompletnie niewinne, które zostały po prostu wzięte jako zakładnicy. Jest skandalem, dlatego że minister Kamiński powiedział wyraźnie, że te rozmowy trwały co najmniej przez pół roku. Jeżeli w ciągu tego pół roku referenta postępowania nikt nie powiadomił, że Rublow jest przewidziany do wymiany i wróci do Rosji, nie będzie siedział na ławie oskarżonych, no to rzeczywiście jest skandal. I tłumaczenia prokuratury mnie nie przekonują, a to z jednego względu, że owszem, podejrzani mają prawo do zapoznania się z całością materiału dowodowego, ale prokuratura dodatkowo twierdzi, że w tym materiale dowodowym nie ma niczego, co stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Co ciekawe, sądy twierdzą zupełnie coś innego, dlatego że bardzo wielu dziennikarzy złożyło wnioski do Sądu Okręgowego w Przemyślu, gdzie miał być sądzony Rublow, o dostęp przynajmniej do jawnej części tych akt, bo te akta składają się z części niejawnej i z części jawnej. No i wszyscy ci dziennikarze spotkali się ze stanowczą odmową właśnie ze względu na to, że zapoznanie się z tymi aktami mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla państwa polskiego. Ponadto, jeżeli zwrócimy uwagę, że prokuratura mówi, że powinno się w myśl litery prawa udostępnić te akta osobie, która jest pozbawiona wolności, to taką osobą jest również ksiądz Olszewski, którego adwokaci dostępu do akt nie mają. Więc mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju podwójnymi standardami i tak naprawdę w przypadku księdza Olszewskiego łamaniem praw osoby, która
ma zarzuty prokuratorskie. To prawda, pan Paweł Rubcow, jak sobie to wszystko wyobrażamy, że jakiś oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za rękę prowadzi szpiega rosyjskiego do tajnej kancelarii w ABW i przynosi mu akta, kawę i mówi: proszę bardzo, szanowny panie, proszę się zapoznać, to jest część tajna, to jest część jawna, niech pan zobaczy, kto w pana sprawie zeznawał, kto jest świadkiem, jakie dowody zgromadziliśmy, w jaki sposób pana namierzyliśmy, w jaki sposób działają polskie służby specjalne, i on sobie siedzi i to wszystko zapamiętuje, a może zrobić sobie notatkę operacyjną, którą pochwalił się już teraz w centrali agencji GRU czy FSB. Tak, zdecydowanie tak, no bo te tłumaczenia prokuratury, jakoby to były nieistotne materiały, nie wytrzymują krytyki, nawet jeżeli były zanonimizowane nazwiska osób, które się zajmowały sprawą Rubcowa, a czasami się tak robi, czy jeżeli w ogóle ta część akt nie została Rubcowowi udostępniona, to przecież on nie jest durniem, bo raczej nie pracują tacy w GRU, jest w stanie w sposób bardzo łatwy namierzyć po prostu ludzi, którzy byli odpowiedzialni za akcję łapania rosyjskiego szpiega, a jednocześnie poznać kuchnię polskiego kontrwywiadu, no i to samo w sobie oczywiście jest niebezpieczne. To znaczy, ja mam pewien problem, bo ja oczywiście też opowiadam się za tym, żebyśmy my w Polsce stosowali standardy anglosaskie, gdzie część takiego materiału się ujawnia opinii publicznej, no tak było w Stanach Zjednoczonych, kiedy złapano szajkę nielegałów, czy siatkę nielegałów, której symbolem była Ann Chapman, gdzie FBI do internetu wrzuciła całkiem spory pakiet materiałów dotyczących akcji, dzięki czemu żeśmy poznali pewne tajniki kuchni CIA, ale to miało również tą korzyść dla, przepraszam, FBI, tą korzyść dla również dla opinii publicznej, dla bezpieczeństwa państwa amerykańskiego, że ludzie mogą zwracać uwagę na przykład na miłych sąsiadów, którzy się niedawno wprowadzili i koniecznie chcą zawrzeć z nami znajomość, czy mogą zwracać uwagę na przykład na dziwne zachowanie ludzi w centrach handlowych, bo jak wiadomo, Ann Chapman wymieniała informacje ze swoimi oficerami prowadzącymi, korzystając z publicznych sieci Wi-Fi. Natomiast no, rzeczywiście w Polsce my mamy tutaj inne zasady i może należałoby te zasady też przemyśleć, tak aby na przykład no, dziennikarze dostali dostęp do tego materiału, który tak czy inaczej Rubcow już przeczytał, więc gorzej być nie może, czy się tak wyrażę, a z kolei byłaby korzyść z tego, żebyśmy się dowiedzieli, jak wyglądał na przykład krąg znajomych Rubcowa i pani Magdaleny H., która z nim współdziałała, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, no, bo w momencie, w którym śledzimy, czy to publikacje pani Magdaleny H., czy Pawła Rubcowa, no to widzimy, że to byli goście, którzy prowadzili narrację wymierzoną w rządy Zjednoczonej Prawicy i możemy domniemywać, że to były tak zwane działania inspirujące, którym to działaniu poddało się niestety bardzo wielu dziennikarzy, a co za tym idzie, część opinii publicznej. A dodajmy do tego reakcję ze strony polityków Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, który i czy dziennikarzy zachodnich, dziennikarzy hiszpańskich, którzy powiedzieli, to jest pogwałcenie wolności słowa i jeszcze jeden dowód na autorytaryzm Prawa i Sprawiedliwości. No i niestety nikt nas za to nie przeprosił, wręcz przeciwnie. Zjednoczona Prawica nadal jest obiektem ataku ze strony struktury europejskiej czy mediów europejskich, które to media europejskie biernie się przyglądają temu, co w Polsce się dzieje. Czyli nazwijmy to po imieniu. Tym razem mamy do czynienia z rzeczywistym łamaniem praworządności i nagonką na opozycję. Nie tylko nagonką, no bo to nie jest tylko, są nie
nie tylko działania medialne, ale również działania o charakterze politycznym, które doprowadzają do tego, że ludzie trafiają do więzień. I mamy w tej chwili no, smutną rzeczywistość, w której to nie Rupsow był więźniem politycznym, ale to ksiądz Olszewski, dwie panie urzędniczki, mógłbym tak wymieniać więcej, siedzą w więzieniu tylko dlatego, że Platforma postanowiła, dysząc zemstą, doprowadzić do ich uwięzienia. Czy ktoś za całą aferę związaną z ujawnieniem i zaprowadzeniem pana Rupsowa do tajnej kancelarii ABW powinien ponieść konsekwencje? Czy gdzieś powinniśmy oczekiwać jakiejś dymisji i odpowiedzialności? Tak, chociaż oczywiście, jak słusznie zwraca prokuratura, wszystko się odbyło lege artis i zgodnie z przepisami, to na pewno powinna ponieść odpowiedzialność ta osoba, która wiedziała o tym, że trwają negocjacje z Rosjanami na temat wypuszczenia Rupsowa i nie powiadomiła o tym prokuratora referenta, który mógł wstrzymać czy też odłożyć decyzję o udostępnieniu akt Rupsowowi, co oczywiście byłoby znacznie lepsze. No, można przypuszczać, kto tą osobą był, no bo to musiało się dziać na szczeblach najwyższych. Musiał to być albo minister spraw wewnętrznych, albo minister sprawiedliwości, albo sam premier Donald Tusk. Jak dochodziło, czy wiedza o tym, że do takiej wymiany dojdzie, przedostała się do opinii publicznej, to część z nas wierzyła, że jednym z tych, którzy zostanie wypuszczony z więzienia i wymieniony, wprawdzie to nie jest szpieg, ale że Andrzej Poczobut wróci na wolność. Na Białorusi wypuszczono, Łukaszenko wypuścił 30 więźniów politycznych, ale wśród nich nie było Andrzeja Poczobuta. To jest taka notatka na marginesie i pamięć o tym, że Andrzej Poczobut już od wielu lat siedzi w białoruskim więzieniu, w karcerze. Nie wiadomo w jakich warunkach, nie wiadomo w jakim stanie zdrowia jest polski działacz i polski dziennikarz, o którym nie możemy zapomnieć. No dobrze, ale wracając Ja może jeszcze dodam, że bo to, o tym zapominamy, że w Rosji siedzą również dwie osoby, które współpracowały z polskimi służbami specjalnymi, skazane na wieloletnie łagry. To są wyroki po 12, po 14 lat i o tych ludzi też się nikt nie upomniał przy okazji tej wymiany. Ja się pytam w tej sytuacji, kto w Rosji będzie chciał współpracować z polskim wywiadem, mając świadomość, że w razie wypadki zostanie zostawiony na lodzie jak tych dwóch ludzi. O tych dwóch polskich wywiadowców możemy się zapytać. Pan Marek Miękiszak, kierownik zespołu rosyjskiego OSW, będzie gościem Poranka Wnet o godzinie 8.30, ale jak patrzysz na to, Cezary Gmyz, Tygodnik do Rzeczy, Telewizja Republika jest gościem Poranka Wnet, jak patrzysz na to wszystko, co się dzieje między aresztami a wymiarem sprawiedliwości, między Sądem Najwyższym a politykami Platformy Obywatelskiej, to co myślisz? To myślę ze smutkiem, że to, czego się dopuszcza Platforma i jej koalicjanci, w prostej linii prowadzi do osłabienia bezpieczeństwa Polski. Cały ten spór związany z obsadą stanowisk prokuratorskich, stanowisk sędziowskich, w dłuższej konsekwencji będzie miał skutki w postaci obniżenia bezpieczeństwa publicznego. Już w tej chwili zdarzają się przypadki, że ludzie, którym się zarzuca na przykład udział w zorganizowanej grupie przestępczej i morderstwa, są wypuszczani na wolność tylko dlatego, że któryś z obrońców podniósł argument, że sędzia, który decydował o ich aresztowaniu, nie był sędzią, był tak zwanym neosędzią. Zapowiedź faktycznej amnestii, którą zapowiedziała wiceminister sprawiedliwości, mówiąc, że wyjdzie nawet 1/4 osadzonych w zakładach karnych, no, sprawi, że będziemy mieli do czynienia z znaczącym obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, który jest jednym z najwyższych w Europie. Od razu przypomnijmy, że niewiele krajów może poczuć, obywatele niewielu krajów mogą się pochwalić takim poczuciem bezpieczeństwa jak Polacy. Dodatkowo mamy też tragiczną sytuację w największych formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Mam tutaj na myśli przede wszystkim polską policję. Wczoraj był list, przemilczany list związków zawodowych policyjnych, w której
mówi się po prostu, jaką to tragedią w tej chwili są warunki pracy w policji, ale podobnie jest również w największej polskiej służbie specjalnej, jaką jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedzialna właśnie między innymi za zwalczanie szpiegostwa, za kontrwywiad. I to w pewnym momencie zacznie się odbijać na zwykłych obywatelach, no bo w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, gdzie są wsadzane dość prominentne osoby za kraty, takie właśnie jak ksiądz Olszewski, ale niebawem będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że jeżeli ci ludzie powychodzą z więzień, no to część z nich wróci na ścieżkę przestępczą. A jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której będzie za mało policjantów, no to oczywiście możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, jak mają na przykład nasi zachodni sąsiedzi, gdzie raczej po zmroku nikt do parku się nie zapuszcza. Ja odbyłem sobie wczoraj spacer po polach mokotowskich, czyli jednym z większych warszawskich parków, po godzinie 21. Byłem absolutnie zachwycony, ponieważ no, w Berlinie coś takiego po zmroku raczej się nie praktykuje, bo zwłaszcza jeżeli się jest kobietą, bo jest się narażonym na gwałt po prostu. To jeszcze jedno już polityczne pytanie. Jaki jest cel? Co chce Donald Tusk osiągnąć swoimi działaniami? Chcę doprowadzić do dyktatury. No, zresztą mamy do czynienia z początkiem tej dyktatury, dlatego że zwalczanie opozycji tymi metodami, które stosuje Donald Tusk, mówimy nie tylko o używaniu prokuratury czy służb specjalnych, ale również Państwowej Komisji Wyborczej. Ja mam na myśli oczywiście o odebranie poddętymi powodami dotacji PiS-owi. To ma doprowadzić po prostu do anihilacji opozycji. I Donald Tusk w tej chwili dba o to, żeby rządzić przynajmniej następne 8 lat, no a oczywiście, żeby w przyszłym roku w maju wygrać wybory prezydenckie dla swojej formacji, niezależnie czy wystartuje on, czy Trzaskowski, czy ktokolwiek inny, bo to wtedy domknie system, nie będzie już bezpiecznika w postaci prezydenta, który może wetować czy kierować ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. No i będzie to po prostu monowładza, a to się skończy przy tych zapędach dyktatorskich Donalda Tuska tragicznie. To się uda? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że społeczeństwo polskie, które już w tej chwili odczuwa skutki rządów Platformy, które widzi niedotrzymane obietnice wyborcze, że nie da się nagrać na tą melodię. Natomiast rzeczywiście no, pozbawianie funduszy Prawa i Sprawiedliwości czy próba osłabiania mediów, no, nie wpuszczanie Telewizji Republiki na konferencje prasowe Donalda Tuska wróży jak najgorzej. Niestety odbywa się to przy pełnej akceptacji, a że nawet aplauzie struktury europejskiej. No, widzieliśmy Werę Jurą, która przecież nie jest ślepa, nie może nie widzieć tego, co się w Polsce dzieje, podobnie jak i dyplomaci, którzy szlą te raporty do swoich stolic, nie mogą nie widzieć tego, co się w Polsce dzieje, ale spotyka się to niestety z pełną akceptacją, no, że przypomnę osłabiony tekst Klausa Bachmana, który wzywał, żeby niedemokratycznymi metodami, czyli dyktatorskimi, z całych sił zwalczać polską opozycję. Jest to działalność inspiracyjna z kolei ze strony drugiego państwa, z którym Polska w przeszłości miała bardzo duże problemy, nazwijmy tak to łagodnie. No, Niemcy w dużej mierze usiłują wpływać na rzeczywistość polityczną w Polsce i to im się udaje. No, chociaż sam jestem absolwentem stypendiów Konrada Adenauera, uważam, że duża część działalności niemieckich fundacji w Polsce jest obliczona po prostu na efekt polityczny i załatwienie sobie w ten sposób niemieckich interesów w Polsce. To już naprawdę na zakończenie prywatne pytanie. Wiemy o tym, że w Prawie i Sprawiedliwości myślą o tym, kto powinien być kandydatem w wyborach prezydenckich. Czy Cezary Gmyz ma jakiegoś faworyta? Czy myślisz, że któryś z polityków wymienianych przez media, polityków i nie tylko polityków, bo jest wśród nich prezes IPN-u jest takim gwarantem, że może powalczyć o Pałac Prezydencki?
Tak, wydaje mi się, że są w tym gronie dwie osoby, właśnie Karol Nawrocki i pan Bogucki ze Szczecina, którzy już zbudowali sobie jakiś rodzaj rozpoznawalności. Obu miałem okazję obserwować z dość bliska i uważam, że są to no, dość twardzi zawodnicy, którzy mogliby bić się czy to z Donaldem Tuskiem, czy z Trzaskowskim. Bić się to nie jest tutaj przenośne, bo jak wiadomo, Karol Nawrocki jest zapalony bokser. Chociaż oczywiście nie namawiamy, żeby tłukł Trzaskowskiego pięściami, czy Donalda Tuska, bo akurat my jesteśmy szczerymi demokratami. I do tego uśmiechniętymi, jak państwo obejrzą rozmowę z Cezarym Gmyzem na naszym kanale YouTube, to zobaczą państwo uśmiech, poranny uśmiech Cezarego Gmyza, redaktora Tygodnika do Rzeczy i Telewizji Republika. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jest godzina 7:28. Słuchają państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 6 września. I co teraz się stanie? A teraz zaśpiewa Andrzej Rosiewicz piosenkę o żabce z dedykacją dla wszystkich naszych patronów. 3407 patronów mamy z załogantów Żółtej Łodzi Podwodnej i przypominamy państwu, żeby Radio Wnet istniało, trzeba wejść na stronę patronite.pl/radiownet i to nie są żarty. Naprawdę to trzeba zrobić. Słuchamy Andrzeja Rosiewicza.